Dziś historia dziewczyny, która fatalnie ulokowała swoje uczucia. Zaliczyła wpadkę, a drani ją zostawił. Nasze dobro narodowe. Obok Chopina, Lecha Wałęsy, puszczańskiego żubra i ptasiego mleczka, czyli Halka Stanisława Moniuszki. Akcja opery rozgrywa się pod koniec wieku XVIII, a więc w czasach feudalnych, gdy chłop należał do swojego pana szlachcica. Pierwszy akt to splendor magnackiego dworu. Dworu, który znajduje się w wielkim mieście, prawdopodobnie w Krakowie, bo mowa jest o Wiśle. Stolnik wyprawia zaręczyny swojej córki. Stolnik to ani imię, ani nazwisko, tylko nazwa pełnionego stanowiska. Córki Zofii, która zaręcza się ze szlachcicem Januszem. Szlachta pije, tańczy poloneza, ojciec błogosławi młodym, sielanka trwa i nagle... Na twarzy Janusza widać zakłopotanie i zmieszanie. On rozpoznaje ten głos. To głos Haliny, zwanej Halką. Dziewczyny z jego wsi. Dziewczyny, z którą się zabawił. Rozkochał w sobie, ale nie przewidział, że Halka tak serio potraktuje ich związek, i że odważy się przyjść za nim aż do miasta. Do pałacu wchodzi, nie wiadomo właściwie dlaczego, jak jej się to udało, Halka. Z okrzykiem radości, o mój sokole, rzuca się na szyję chłopaka. Ten stara się ją uspokoić i pozbyć się jej. Ale nie ma odwagi powiedzieć jej, kochana, to już koniec, ja się zaręczam, to była tylko zabawa. Nie, jest po prostu draniem i tchórzem. Obiecuje jej, że się z nią spotka, tylko niech już teraz sobie pójdzie, bo nie chciałby zamartwiać swojego stryja, tak mówi o stolniku. No przecież nie powie jej, że to przyszły teść. Czekaj za miastem, nad Wisłą tam. Halka pełna nadziei, z szerokim uśmiechem na twarzy, odchodzi. I to jest jedyny uśmiech Halki, jaki w tej operze widzimy. Halka znika, ale za to pojawiają się pijani w sztok zaręczynowi goście. I nic dziwnego, już nie piją wina z kielichów. Wśród nich krąży teraz roztruchan, czyli monstrualnej wielkości kielich. Goście wychwalają gospodarza, wzruszony stolnik w barokowej oracji pięknie im dziękuje, że przybyli. W ten wzruszający moment do niego, do domu, wzrusza się losem swojej córki, którą za chwilkę odda w ręce Janusza. Prawa ręka stolnika, nazywa się Dzięba, zarządza tańce i pierwszy akt kończy się takim zamaszystym mazurem. A co w akcie drugim? Halka nie poszła w umówione miejsce. Nie może się doczekać spotkania z Januszem i cały czas krąży gdzieś wokół domu stolnika. Marzy o spotkaniu z ukochanym.
Jednak zamiast Janusza pojawia się Jątek. Kim jest Jątek? Jątek jest z tej samej wsi co Halka, jest również własnością Janusza i od lat jest beznadziejnie w Halce zakochany. I teraz stara się otworzyć dziewczynie oczy. Mówi do niej, że Janusz chciał się z nią tylko zabawić. To z ust Jątka dowiadujemy się, że Halka straciła z Januszem wianek, jak ładnie kiedyś określano stratę cnoty. Halka słucha i zaczynają pojawiać się w niej wątpliwości. Żeby je wyjaśnić, rzuca się do bram pałacu, uderza w nie z całych sił i wykrzykuje coś, co wprawia i nas, i Jątka w osłupienie. Halka ma dziecko. Prawda czy fałsz? Czy jest w ciąży? Czy już może urodziła? Czy to dziecko w ogóle istnieje? A może jest to po prostu forma szantażu? Próba zatrzymania Janusza przy sobie, wzbudzenie w nim jakiegoś poczucia winy? A może jest to po prostu urojenie? Do końca opery nie dowiemy się, czy to prawda, czy fałsz, że Halka jest matką. Słysząc wrzawę, pojawia się Janusz. Jątek w pełnych szyderstwa słowach prosi Janusza, by ulitował się nad biedną dziewczyną. Ale zaintrygowani hałasem pojawiają się również zaręczynowi goście, Zofia Dzięba i Stolnik. I sytuacja robi się bardzo niezręczna, wręcz groźna dla Janusza. Dzięba, widząc, co się święci, pomaga mu w tej trudnej sytuacji. Wygania Jątka i Halkę. A ona, widząc piękną, młodą dziewczynę, rozumiejąc, że Jątek mówił prawdę, popada w obłęd. Minęło troszeczkę czasu, akt trzeci rozgrywa się w górach. We wsi Janusza, w której żyją Jątek i Halka. Po całym tygodniu ciężkiej pracy, po niedzielnej mszy, górale spotykają się w karczmie. Plotkują, komentują zbliżający się ślub ich panicza z Zofią. Młode góralki zachwycają się urodą Janusza. Starsi, doświadczeni górale przestrzegają dziewczyny przed zalotami paniczów. Górale zaczynają tańczyć. Moniuszko pisze tańce góralskie, które idealnie utrafiają w góralską nutę. Jak to możliwe, że udało się to kompozytorowi, który urodził się na terenach dzisiejszej Białorusi, niemal całe życie spędził w Wilnie i w życiu nie był w górach. Prawdopodobnie nasz kompozytor znał pracę swojego kolegi Oskara Kolberga, który badał polski folklor i w tamtym czasie wydał swoje dzieło, albo po prostu słyszał jakieś góralskie kapele, które wtedy przyjeżdżały z gór, by zarabiać graniem na podwórkach warszawskich kamienic.
Wesoła zabawa zostaje przerwana przez pojawienie się pary. Jątka i Halki. Halki, która majaczy o jakiejś gołąbce zaatakowanej przez sokoła. Jej obłęd się pogłębia. Wieśniacy współczują biednej dziewczynie. Tymczasem do wsi zbliża się weselny orszak. I tak kończy się akt trzeci, w którym de facto niewiele się dzieje. Ale z muzycznego punktu widzenia to jest kulminacja całego dzieła. Akt czwarty. Ten sam dzień, ta sama wioska. Jesteśmy w pobliżu wiejskiego kościółka. Jątek czuje ogromny żal do Halki, że ich życie potoczyło się tak, jak się potoczyło, że źle wybrała, że nie dostrzegła jego wielkiego uczucia. Zbliżają się weselnicy i na drodze orszaku weselnego staje Halka. Zofia orientuje się, że już kiedyś widziała tę dziewczynę. Nie mylę się, widziałam ją. Janusz mówi, tak kochanie, to jest ta dziewczyna, której kiedyś chcieliśmy pomóc. Ona jest obłąkana. Dochodzi do spotkania tych dwóch kobiet. Stają twarzą w twarz. Zofia chce podać rękę Halce, ale Janusz ponagla ją. Chodźmy do kościoła. Już czas. Weźmy ślub. Halka zostaje na placu przed kościołem. Już nie potrzebuje więcej dowodów. Wszystko jest dla niej jasne. Wykrzykuje swój gniew i swoją skargę i znowu wspomina coś o dziecku. Zaczyna mu śpiewać ponurą, mroczną, przerażającą kołysankę. I nagle budzą się w niej niepohamowane emocje, jakaś niezgoda na tą sytuację.
i pragnienie najstraszliwszej zemsty. Zbiera chrust, który leży na ziemi, odpala od świeczki stojącej przy jakimś świętym obrazku i już ma podpalić ten drewniany kościółek, a w nim Janusza, gdy nagle widzi zebranych w nim weselników, wieśniaków i rozumie, że oni staliby się mimowolnymi ofiarami jej zemsty. Na taką zbrodnię Halka nie jest gotowa. Ustępuje więc i postanawia zniknąć z życia Janusza. Błogosławił kochanemu, wybacza mu, biegnie na skraj przepaści i rzuca się w dół. Jątek przybywa z pomocą zbyt późno.